Tak łagodnie w takim razie przejdziemy do Piotrka Wilczewskiego. Mówi pan, że on będzie taką pełnił funkcję drugiego trenera, jakby zastępcy. Na pewno jeszcze nie jest do końca wypalonym bokserem. Ogromne sukcesy, może nie międzynarodowe, ale tutaj na polskim podwórku w boksie amatorskim, kilkakrotne zwycięstwo nad Aleksem Kuziemskim. Na pewno jest to bokser, którego stać na wiele, stać na jakąś walkę życia, której na pewno nie miał na ringach zawodowych. Gdzieś ta walka życia jeszcze na niego czeka. Ale jest już, powiedz sobie szczerze, wiekowym bokserem, tutaj obijając kolejnych tam Łotyszy i innych, to nic nie zyska na tym. Czy nie lepiej byłoby Piotrka wysłać nas teoretycznie na pożarcie i liczyć na jakąś niespodziankę z jego strony? No to rzeczywiście myślimy o takiej sytuacji. Myśmy już, jak powiedziałem wcześniej, nawiązali kontakty z paroma grupami promocyjnymi i też osobę Piotrka Wilczewskiego zaproponowaliśmy. Ale to nie jest łatwe, dlatego że na rynku i europejskim, i amerykańskim są pewne jakby układy personalne, które decydują o tym. Zresztą przekonaliśmy się, myślę, że najlepszym odzwierciedleniem tego chyba są federacje, które dzisiaj egzystują na świecie, że to są praktycznie prywatne kontakty. Jeśli jedzie się na kongresy, jeśli ma się z nimi kontakt, łatwiej cokolwiek załatwić. A natomiast w przypadku Piotra Wilczewskiego absolutnie będziemy się starać, żeby zaprosował poważną walkę, bo taką musi mieć. Natomiast tu tylko powiem jeszcze dodatkowo na jakby usprawiedliwienie, że Piotrek jest również po operacji prawej dłoni. Dalej boryka się z dolegliwościami tej dłoni, a więc jeśli podejmiemy taką decyzję, a na pewno ją podejmiemy, to w momencie, kiedy ta ręka będzie pełnosprawna, wtedy, kiedy będzie mógł, jak to się mówi, boksować w pełnym wymiarze. Wspominaliśmy już o kłopotach Mariusza Wacha, cały czas trwa ta rehabilitacja, żmudna rehabilitacja. Będzie pan się śpieszyć z karierą Mariusza Wacha, czy stara? To też już chłopak, który chyba, powiedzmy sobie szczerze, chyba największa niespełniona nadzieja boksu zawodowego w tej chwili w Polsce, a może on i Artur Szpilka, ale Artur Szpilka z innych powodów, prawda, bardziej prawnych, a Mariusz Wach miał być tą gwiazdą wagi ciężkiej polskiej i gdzieś ta kariera, jak nie kontuzja, w końcu miał bardzo przecięte występy, gdzieś tam zatłuszczony wracał, w końcu dobrze się przygotował, znakotował Longa, który przeboksował cały dystans z Solisem, dał świetną walkę i znowu kontuzja. Czy będziecie mozolni jeszcze raz próbować, czy się będziecie śpieszyć? Będziemy się śpieszyć na pewno. Dlatego biorąc pod uwagę i staż, jest undefeated, niepokonany. Ja już po longu myślałem, miałem nadzieję, że my wejdziemy naprawdę poważną robotę z Mariuszem, dlatego że przygotowaliśmy się wspólnie 5 tygodni do tego pojedynku. No i niestety po longu ponowna decyzja operacji, włącznie z przeszczepem z nogi. Robert Śmigielski, doskonały fachowiec, powiedział Andrzej, następne pół roku. Czyli praktycznie ostatnia walka, którą stoczył grudzień 2007, a więc 2 lata poszło jakby zapomnienie, jeśli chodzi o intensywną karierę sportową. Szkoda mi Mariusza, ale jak powiedziałem, będziemy się spieszyć. Jest w tej chwili po pierwszym obozie w Węgierskiej Górce z naszym kolegą, który tam razem trenują tą ciężką wagą. Więc myślę, że zaraz się spotykamy w Radomiu, ustalimy najbliższe plany co do zgrupowania w Warszawie czy w innym miejscu i myślę, że jeśli wejdzie w trening specjalistyczny i nic się nie wydarzy na przełomie stycznia i lutego, w marcu zadebiutuje w ringu. Tak na koniec, w następną sobotę za tydzień kolejna gala, a jakie są plany na przyszłość? Są już jakieś pomysły na organizację jakichś następnych wieczorów, jakieś, nie wiem, miasta? Muszę powiedzieć, że przyszły rok zapowiada się bardzo atrakcyjnie. No nie chciałbym zdradzać tutaj do końca wszystkie informacji, ale po raz pierwszy będziemy organizowali galę przede wszystkim w Amfiteatrze Koszalińskim. To jest jedyny kryty amfiteatr, 6 tysięcy ludzi. Myślę, że duże wyzwanie w okresie lata. Organizujemy galę na otwartym powietrzu w Malborgu, pod murami miasta Zamku Krzyżackiego. Przeprowadziliśmy już rozmowy z prezydentem i z ludźmi, którzy mają dużą wiedzę na ten temat. Myślę, że to będzie wyzwanie olbrzymie, dlatego że to będzie gala na otwartym powietrzu, gdzie liczymy zbierze się około 40 tysięcy ludzi. A więc promocja dla boksu, to jest gala przewidziana na lipiec. Jest olbrzymia. Mamy oczywiście już, przeprowadziliśmy rozmowy w Puławach, kontynuujemy sprawę w Jarosławiu, no i oczywiście w Chełmie, gdzie praktycznie 2000 biletów zostało wykupionych w ciągu jednego dnia. A więc to świadczy o tym, o popularności boksu, o promocji tej dyscypliny. Myślę, że konkurencja również będzie miała tych kilka gal w przyszłym roku. Także cały wizerunek dyscypliny powinien ciekawie się rozwijać. Ja miałem wczoraj okazję oglądać parę walk
KSW na warszawskim Torwarze. Zaimponowała mi olbrzymia frekwencja na tej gali, olbrzymie zainteresowanie, czyli cały czas to jest sygnał, że możemy przyjąć nowe wyzwania. My na przykład chcemy tę galę robić na znacznie wyższym poziomie, nie tylko powiedzmy sportowym, ale i tym organizacyjnym, oprawy medialnej, bo dzisiaj przyciągnięcie, czy w tak dużej konkurencji, jakie jest nie tylko sport, ale generalnie przyciągnięcie widza na salę jest rzeczą wcale niełatwą. Ja myślę, że kończąc tam dosyć długi wywiad, życzę przede wszystkim kibicom nie tylko Boxer.org, ale tym, którzy się boksem interesują, ciekawych przeżyć w przyszłym roku, rzeczywiście dużej eksplozji talentów w polskim boksie zawodowym, a wszystkim tym, którzy się z nami zawsze kojarzą i utożsamiają, życzę zdrowych, spokojnych świąt w rodzinnym gronie, czasu na refleksję, czasu na wypoczynek i przede wszystkim miłość nie tylko do boksu, ale i do najbliższych. Nawzajem.